strefa miała powstać, no to wiąże się to z wieloma problemami, zarówno dla nas, jako dla właścicieli budynków, jak i dla naszych najemców, pracowników, dyskryminacja osób z problemami poruszania. Więc to jest całe spektrum rzeczy, które no nie są takie łatwe do rozwiązania, ponieważ na tej części, gdyby ta wizja pana Twardowskiego miała się tutaj gdzieś powtórzyć, to no byłoby to takie miasto trochę skansen. I również wiązałoby się to z tym, że spadek cen naszych nieruchomości, konieczność zwolnienia ludzi, no wiele, wiele takich negatywnych aspektów. I chcielibyśmy takie informacje uzyskać, bo tym bardziej, że taka wizja również była lobowana na niektórych spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych przez firmę zewnętrzną działającą na zlecenie Urzędu Miasta. I te panie wręcz sugerowały, że skoro Kraków ma taką strefę, to dlaczego nie Płomice? No my nie możemy się odnosić wielkością, przepływem turystów do Krakowa, ponieważ no to jest całkiem inna skala.